Mam na imię Andrzej. Ciężko mówić po takim kazaniu. Jak już Jacek powiedział, mam żonę już tą samą od 30 lat i dwie córki. Kiedy słuchaliśmy takich kateches, na które was zapraszamy, już to było kilkanaście lat temu, już nie wiem, 16 chyba. Właściwie myśmy byli małżeństwem takim w miarę zgodnym, normalnym. Chodziliśmy do kościoła w niedzielę, no ale słuchaliśmy tych kateches. I właściwie nie miałem aż takiej potrzeby bycia we wspólnocie, ale okazuje się, że Pan Bóg wiedział lepiej, bo nie będę opowiadał historii, ona jest skomplikowana. Ale znalazłem się w tej wspólnocie, chociaż na początku byłem wściekły. Ale już po krótkim czasie okazało się, że Pan Bóg wie lepiej i rzeczywiście z miłości swojej powołał nas do tej wspólnoty, bo bardzo szybko pokazał nam te miejsca, w których nas bardzo boli, które mamy nieuleczone, a o których ja nawet nie miałem pojęcia. Bardzo szybko zaczęliśmy z żoną rozmawiać na tematy, na które w ogóle nie chcieliśmy rozmawiać, które były tematami tabu, były dla nas ciężkie. I zauważyliśmy, że przychodzi nam to właściwie z lekkością. Ja zacząłem odkrywać, że to rzeczywiście Pan Bóg prowadzi to wszystko, bo bez Niego prawdopodobnie byśmy, nie wiem, trwali w takim niebycie, niby się kochając, ale tak nie do końca. Ale też przygotowywał nas na dużo cięższe wydarzenia. Tam po drodze mieliśmy śmierć córki naszych znajomych. Nie będę o tym mówił. Ale ostatnio zdarzyło się, że Krysi tato umierał. Umierał 3 lata bardzo ciężko na raka. My uczyliśmy się tego wszystkiego, co trzeba, żeby pomagać mu, kroplówki, cewniki, karmienie przez sondę, ale wszystko to było w domu, czuliśmy też, było nam bardzo ciężko, ale czuliśmy też prowadzenie Boga, dlatego że udawało nam się to w jakiś sposób, nie wiem w jaki, robić z godnością, także ten okres był ciężki, ale pod koniec życia doszło drugie wydarzenie, ślub naszej córki. Z jednej strony śmierć, z drugiej ślub. I właściwie tak po ludzku ciężko byłoby nam to ogarnąć, te dwa wydarzenia razem. Ale nie będę długo się rozwodził, ale na koniec okazało się, że ślub wypadł pięknie. Była piękna oprawa tutaj ojców, bo w tej parafii franciszkanów. Tato umarł tydzień po ślubie. Też to jakaś opatrzność Boża. Ale po tym wszystkim, jak zaczęliśmy z Krysią rozmawiać, zobaczyliśmy, że rzeczywiście w tym wszystkim był Pan Bóg, że Pan Jezus rzeczywiście to wszystko prowadził. I ten ślub, te wszystkie przygotowania i tą śmierć. Tato umarł godnie w domu. Udało nam się bez hospicjum, chociaż bardzo cenię hospicja, bez hospicjum, żeby to wszystko w domu się odbyło. I zobaczyliśmy, że Pan Bóg naprawdę jest Bogiem wiernym, jest dobry i kochany i że najbliżej człowieka jest wtedy, kiedy jest mu źle, kiedy cierpi, kiedy właściwie nie może odnaleźć jakiejś swojej drogi życia. Te wydarzenia właśnie, zresztą też bycie we wspólnocie bardzo nam pomagało, dlatego że tam przy pomocy braci i pod działaniem Ducha Świętego i Boga dużo łatwiej było nam to, te wszystkie wydarzenia przejść. Chciałem też powiedzieć, że w naszych wspólnotach są ludzie młodzi, są w średnim wieku, są ludzie starsi, są małżeństwa sakramentalne i niesakramentalne, są ludzie samotni. I to też pokazuje, że ponieważ
ci ludzie trwają w takiej wspólnocie, że po ludzku też nie byłoby to możliwe, że to musi być działanie Ducha Świętego, bo inaczej utrzymać taką różnorodność w jednej wspólnocie byłoby niemożliwe. Dlatego chciałem was wszystkich, i też jak Jacek mówił, może wiecie o kimś, kto ma jakieś problemy, kto cierpi, albo kto odszedł od Kościoła po prostu, żeby zapraszać na te katechezy. One będą trwały, no, nie wiem, około 2 miesięcy. We wtorki i czwartki tu w tym Kościele o godzinie 19:00 po mszy świętej. Dziękuję bardzo.